Cześć kochani, witajcie na kanale Czekamy na dwie kreski. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego wyglądam tak samo jak w poprzednim filmiku, to jeżeli oglądałyście poprzedni filmik, to wiecie dlaczego. Nagrywam na zapas, wraz zapas, w razie jeżeli zdarzyłby mi się kolejny dół, w którym bym nie nagrywała. Vlogmas numer 3. Nie powinna mówić vlogmas numer 3, bo może nie wrzucę tych filmików w takiej kolejności i potem będzie głupio. Kolejny vlogmas po prostu. Może 3, numer 4, może 7. 7 z 8. Pamiętajcie, będzie ich 8. Dzisiaj do was idę z filmikiem. Zobaczycie teraz, jeżeli obejrzał się poprzedni filmik, jakie mam rozpiździel w głowie, bo dzisiaj, bo w tym filmiku będę się starała być bardziej pozytywna niż w tym, który nagrałam wam godzinę temu. Dzisiaj powiem wam o takich tradycjach angielskich, świątecznych, okołoświątecznych, które są inne niż w Polsce, które mnie zaskoczyły, których dalej nie rozumiem. Postaram się wam, jeżeli mi się uda gdzieś tam, jeżeli będę o czymś mówić, może wrzucić jakieś zdjęcie czegoś, żebyście zrozumieli, o czym mówię, jeżeli nie będziecie wiedzieć o czym. No ale zaczynamy. Przede wszystkim tutaj się świąteczna atmosfera zaczyna, znaczy wiem, że w Polsce już teraz też, trochę bardziej, ale tutaj jest taki, ja tu jestem, to jest mój 13 rok zaraz się zacznie, mojego życia w Anglii. Jak ja tutaj przyjechałam, to mnie to zawsze było tak, że święta się tu zaczynały zaraz po Halloween, że dosłownie dzień po Halloween kończyły się dekoracje świąteczne, skończyły się dekoracje halloweenowe i wchodziły dekoracje świąteczne. Teraz jest jeszcze dziwniej, bo chyba 2 czy 3 tygodnie przed Halloween już w sklepach były dekoracje świąteczne. Ja pamiętam, byłam w Funciaku, który jest takim naszym sklepem, jak polski sklep za 5 zł, ale to jest nic jak sklep za 5 zł, że nie ma jakichś, znaczy nie, są jakieś badziewne figurki, światełka i te wszystkie inne rzeczy, ale są też dobre produkty, tylko że za funta. O tym też innym razem. Na moim angielskim kanale jest kilka filmików z zakupami z tego sklepu, więc jakbyście chciały zobaczyć, to o czym mówię, to właśnie tam. I pamiętam, że w tym roku poszłam do Poundlanda, do Funciaka, 2 tygodnie czy 3 przed Halloween i była właśnie półka cała świąteczna, dosłownie z jakimiś gwiazdkami, świecidełkami, sraniem w banie. I za rogiem właśnie były te dekoracje halloweenowe. Ja stwierdziłam w ogóle, jak można jeszcze przed Halloween mieć te wszystkie dekoracje. A ja wiem, że teraz w Polsce to też się szybciej zaczyna, że już są te wszystkie dekoracje, tak jak mówię, światełka, strełka i to wszystko. Moim zdaniem za wcześnie. Jeszcze gorsze w tym wszystkim jest to, że tutaj ludzie ubierają choinki w listopadzie. Co jest jakąś mega głupotą moim zdaniem. Ale choinki ludzie pierwszy, nie wiem, drugi tydzień listopada już mają choinki w domu. W ogóle grudzień to już jest koniec, początek grudnia to już naprawdę trzeba mieć choinkę, światło na zewnątrz domu i wszystko. Ja tego nie rozumiem, bo jeżeli ja bym miała mieszkać przez miesiąc w domu, który jest udekorowany na święta, to kiedy przyjdą te święta, to już ani ta choinka nie będzie mnie cieszyć, ani te pieprzone światełka, ani te prezenty pod choinką nie będą mnie cieszyć. Poza tym, kto wytrzyma przez miesiąc czasu z prezentami pod choinką, żeby nie zajrzeć do pudełek? No kto? Ja bym nie wytrzymała na przykład. No więc ta choinka jest postawiona dużo wcześniej. Dzisiaj jest niedziela. 9 grudnia? 8? 9 grudnia? 10 grudnia? Nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie przed 10 grudnia. I dzisiaj jechaliśmy z mężem do Aldiego i po prostu minęliśmy z 10 punktów, które sprzedawano żywe choinki. I ludzie stali w tych mega kolejkach i po prostu te żywe drzewka targali do domu. Ja nie wiem, może ja jestem głupia, no ale no trochę chyba za wcześnie, zwłaszcza na żywe drzewko. Bo jeżeli ja sobie takie drzewko, które zostało ścięte 3 dni temu, kupię dzisiaj, postawię w domu, gdzie jest ciepło, bo jest zimno na dworze, więc jest ogrzewanie włączone, to takie drzewko żywe, może jestem głupia, bo dawno żywego drzewka nie miałam, ale do Wigilii to ono będzie już półbrązowe, nie będzie miało połowy igieł, no i nie będzie pachniało.
U mnie w domu choinki się ubierało kilka dni przed świętami albo 23. Ubierał ją zawsze mój tata, ale to też będzie inny, że tak powiem, na inny filmik pomysł. Kto ubiera choinkę miesiąc przed? Kto kupuje żywą choinkę miesiąc przed? No i to właśnie jest coś, jedna z tych rzeczy, które mnie bardzo w Anglii dziwi. To, jak szybko się to święto, tą świąteczną atmosferę zaczyna. I te właśnie pieprzone choinki, ubierane, kupowane jak wariactwo i trzymane w domu przez miesiąc przed świętami. No, nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić i tego nie rozumiem. Oczywiście do tego świąteczna muzyka, ale to też wiem, że w Polsce już od kilku ładnych lat gdzieś tam leci i w radiu, i w supermarketach świąteczna muzyka, więc to mnie już jakoś tak mega nie dziwi. To ten fakt właśnie, że ta choinka jest tak wcześnie ubierana, to jest po prostu wariactwo. Jak ja komuś mówię, że u mnie w domu się ubierało choinkę dosłownie kilka dni przed świętami, to ludzie tutaj w ogóle nie rozumieją, ale jak to przecież, no to jest cała ta atmosfera świąteczna. Nie, no właśnie atmosfera świąteczna powinna być te kilka dni przed świętami. No cóż. Kolejną taką rzeczą, która mnie gdzieś tam może nie dziwi, ale no jest inna tutaj, to, że nie ma 6 grudnia Mikołajek. No nie ma. Nie rozumieją też, dlaczego my je mamy. No nie ma, po prostu nie ma Mikołajek. Jeżeli oglądacie czy angielskie, czy amerykańskie filmy, to wiecie, że tutaj też nie obchodzi się Wigilii. Tutaj w Wigilii się normalnie idzie do pracy. Ja wszędzie tam, gdzie pracuję, zwykle przez to, że gdzieś tam jest kilku obcokrajowców w każdej z firm, poza tą, w której jestem obecnie, to Wigilie zwykle pozwalają nam kończyć wcześniej, przez to właśnie, że wiedzą, że w niektórych krajach obchodzi się Wigilię i ludzie chcą być w domu wcześniej, ale tutaj się nie obchodzi Wigilię. Wigilia to jest normalny dzień. A wszystko, co się dzieje, to dzieje się właśnie 25. Czyli 25 rano się wstaje i otwiera się prezenty, które przynosi nie Święty Mikołaj, nie Santa Claus, tylko Father Christmas, czyli jakby Ojciec Święta. Co jest dla mnie też właśnie bardzo dziwne, bo tak naprawdę no, u nas jest Święty Mikołaj. W innych krajach, z tego co wiem, jest właśnie ten Santa Claus, czy w innych językach, w wielu innych językach jest właśnie ten. Właśnie jakąś wersją Świętego Mikołaja. A teraz myślę, czy we Francji nie jest Papa Noel? Chyba jest. No to może Francja i Anglia. Aczkolwiek większość krajów, jak widzicie zdjęcie faceta w czerwonym ubraniu z brodą, no to jest Santa. Tutaj jest to Father Christmas. No w każdym razie Father Christmas przychodzi 24 w nocy i przynosi prezenty. I tak jak u mnie tak w domu nie było, bo u nas prezenty były pod poduszką, ale wiem, że w niektórych rodzinach jest jakaś taka tradycja, że się chyba buty wystawia, czy coś w tym stylu. Ja mówię to o 6 grudnia, więc się pomyliłam całkiem. W każdym razie u nas jest coś takiego właśnie z tym, gdzie te prezenty idą pod poduszkę, czy do tego buta. Tutaj tradycja jest, że prezenty są pod choinką, ale też są skarpety, w których prezenty się znajdują. O skarpetach więcej za chwilę. Ale też zostawia się dzień przed świętami, czyli w Wigilię, zostawia się talerzyk koło kominka, jeśli się go ma, dla Świętego Mikołaja i jedzie reniferów. Reniferów, więc zostawia się talerzyk, na którym jest szklanka mleka dla Mikołaja, mince pie, o którym za chwilę, i czyli takie ciastko. I marchewkę dla renifera. I rodzice właśnie jak dzieci pójdą spać, to wypijają trochę tego mleka, łamią kawałek tego ciastka i odgryzają kawałek marchewki i dzieci rano wstają, o, był Mikołaj, zobaczcie, renifer nawet zjadł pół marchewki. Czy jest to głupsze od naszego wyganiania dzieci do drugiego pokoju, mówienia im, przynieście mi to, albo usiądźcie tam na chwilę, albo idźcie zobaczyć na balkonie, czy nie ma pierwszej gwiazdki i tego szru latania właśnie z prezentami pod choinkę. Czy jest to głupsze od tego? Może dla niektórych nie. Dla mnie jest mega głupie zostawianie, nie wiem, talerzyka
dla renifera i dla Mikołaja. Bo tak, Mikołaj na pewno by do tych milionów domów dotarł i w każdym by gryzł ciastko, pił mleko i jadł tą marchewkę. Chyba jakoś jakby i on się tym nażarł i te renifery się tego nażarły w każdym domu, to już by chyba tak nie latały wysoko. No ale taka właśnie angielska tradycja. Więc rano 25 się schodzi na dół, pod choinką są prezenty i cała rodzina w piżamach. I tutaj właśnie te piżamy to są taka tradycja. Nie mówię, że każda rodzina tego nie robi, aczkolwiek wiele, jeżeli oglądacie zagranicznych youtuberów, to wiecie, że właśnie amerykańscy i angielscy w ten dzień świąteczny rano, zanim się ubiorą, to w ogóle właśnie są te matching pijama, że wszyscy mają takie same piżamy, w ten sam motyw, czy właśnie te, czy jakieś tam bluzki i wszystko właśnie jest takie maci-maci i wszyscy właśnie w tych strojach świątecznych, piżamach, znaczy nie strojach, tylko piżamach, zbiegają na dół, otwierają prezenty i tak właśnie. No bardzo inaczej niż w Polsce. Czy gorzej? Nie wiem, ja tam lubię naszą Wigilię, ma taki inny klimat. No i właśnie 25, po tym jak się już te wszystkie prezenty rozpakują, to zasadniczo jakiegoś tam mega śniadania się nie je i zaczyna się gotowanie. I właśnie jest ten Christmas dinner, czyli 25 to jest taki jak u nas pierwszy dzień świąt. Niektóre rzeczy, tak powiem, można by i które jedzą, są trochę podobne. My jak większość, znaczy u mnie się nadal mięsa nie je na Wigilię w rodzinie, wiem, że niektórzy jakoś tam trochę inaczej na to patrzą, no ale właśnie u nas zawsze było, że Wigilia to właśnie te wigilijne potrawy, a pierwszy dzień świąt to właśnie jakieś pieczone mięsa na zimno i tam sałatki, sratki, wiecie jak u nas jest na święta. No a tutaj jest tak właśnie, że ten 25 jest ten Christmas lunch, czy Christmas dinner i no jest właśnie jakieś pieczone albo wielkie ptaszysko, jakiś właśnie wielki indyk, do tego właśnie są różne dodatki, czyli właśnie będzie ten indyk. Niektórzy mają. Znaczy indyk to jest taka tradycja, o tak. No ale niektórzy mają jakieś tam inne mięsa, jeżeli nie lubią tego. Mają jakieś tam, nie wiem, wołowinę, wieprzowinę, cokolwiek tam sobie chcą. Do tego właśnie jest pieczone ziemniaki, pieczone chyba, czy pieczone w jakimś, nie wiem, gęsim sadle. Sadle smalcu? Sadle. Do tego jest brukselka, tradycyjne angielski Yorkshire pudding, jeżeli nawet zdjęcie to wam to gdzieś wrzucę, to jest taki, ja nawet nie wiem jak wam to wytłumaczyć, to jest takie ciastko, znaczy nie ciastko, to jest takie, to jest chyba z ciasta podobnego do naleśnikowego, to się robi i z tego wyrasta taka w kształcie jakiejś takiej łódeczki mniej więcej i do tego się wlewa gravy, sos jak pieczeniowy. Wpiszę sobie w Google Yorkshire pudding. To właśnie to jest to. I to jest tak naprawdę to samo, co ich niedzielny obiad. Bo wiecie, u nas, znaczy nie wiem jak u was, w wielu polskich rodzinach tradycyjnym świątecznym, tradycyjnym niedzielnym obiadem u mnie zawsze był rosół. Bo mój tata uwielbiał rosół, więc mama go gotowała co tydzień w niedzielę, więc był rosół, którego nienawidziłam, ale kochałam pomidorową na drugi dzień. To moja ulubiona zupa. W każdym razie był ten, z tradycyjnym gdzieś tam obiadem właśnie był ten rosół, a na drugie danie kurczak, ziemniaki, surówka. Takie właśnie, to był nasz niedzielny obiad. Tutaj niedzielnym obiadem jest, tutaj się zup zasadniczo nie je, no obiad to też inna, że tak powiem, historia. No ale właśnie ten, w niedzielę mają ten właśnie Sunday roast, czyli niedzielne pieczyste. Wiele osób nie gotuje tego w domu, tylko idzie właśnie do pubu na obiad. No i to są ziemniaki, jakieś warzywa, właśnie jakaś marchewka, fasolka albo groszek, jakieś mięso i to właśnie albo wtedy będzie kurczak, albo jagnięcina, albo wołowina i w ogóle. No i ten Yorkshire pudding to jakby ciasteczko z sosem w środku. I to tyle, to jest taki niedzielny obiad. I właśnie ta kolacja nie wigilijna, pierwszego dnia świąt, to też jest właśnie takie właśnie, jak taki niedzielny obiad, czyli
My mamy te właśnie nasze tradycyjne jakieś uszka. Ja wiem, że to wszystko można gotować poza świętami, ale mamy uszka, mamy barszcz, mamy jakąś tam u mnie była, nie wiem, taka kapusta, taka sałatka, takie bardzo świąteczne rzeczy, które tak naprawdę poza świętami rzadko się robi, bo one mają właśnie, czeka się cały rok na to, żeby się najeść tych moich babciowych gołąbków z ziemniakami podsmażanych, czy sałatki śledziowej mojej mamy. No, ślinka leci. A to właśnie ten właśnie angielski dzień świąteczny to jest po prostu taka normalna niedzielna kolacja. Także jedzeniowo jakoś tam na mnie żadnego wrażenia to nie robi. Dużo się pije, ale tak jak mówię, nie w każdej rodzinie, nie można wyolbrzymiać czy przesadzać, ale dużo się pije. Z deserów mają angielski pudding, Christmas pudding. Ale nie jest to taki pudding w sensie pudding jak jogurt, przepraszam, jak jogurt czy coś w tym stylu. Jak myślicie, tylko to jest ciasto owocowe w kształcie takiej półkola i w nim jest masa alkoholu, rumów bodajże, owoców, takich jakichś rodzynek, pomarańczowej skórki, kandyzowanej, tak się chyba nazywa. I to jest takie mdłe, w ogóle moim zdaniem nie ma żadnego smaku, ale cały fajny efekt tego jest to, że to można podpalić, bo oczywiście jest alkoholem całe zalane i płonie właśnie ten Christmas pudding. No to jest właśnie to takie ciasto. Oczywiście jeżeli zje się taki mega lunch, tak samo jak my się mega nażeramy na Wigilię, to jak się zje taki mega lunch, to się przez resztę dnia nie jest głodnym. I tak jak my siedzimy w pierwszy dzień świąt przy stole cały dzień i tam jesz jakąś kiełbasę, czy jakieś mięso na zimno, sałatkę, cały czas to samo, to oni robią podobnie, nie gotują jakieś tam właśnie kolacji już tego dnia mega, tylko na przykład albo robią, nie robią, głównie zamawiają, albo kupują w supermarkecie bufetowe takie właśnie jakieś krakersy. To jest bardzo popularne właśnie w święta, że wieczorem się już po 25, już po tym właśnie obiedzie świątecznym, że się je cheese and crackers, czyli krakersy z serem i właśnie masz tych różne rodzaje sera. Bardzo często jest to prezent, który się daje właśnie. Różne rodzaje sera się daje w prezencie komuś na przykład, jeśli się nie wie, co komuś kupić, to się kupuje ser, krakersy, jakieś właśnie dżemy i tym podobne. No i właśnie siedzą i jedzą takie krakersy i sery, albo właśnie takie party platters, czyli takie, można to kupić w każdym supermarkecie i takie właśnie, nie wiem, jakieś kiełbaski koktajlowe, jakieś te pigs in blankets, które też je się w sumie w sporze lunchu. Pigs in blanket to jest taka mała kiełbaska zawinięta w bekon, czyli świnia w bekonie. Tak to się po nasze tłumaczy, czyli po prostu zwykła wieprzowa kiełbaska zawinięta w bekon. To akurat jest bardzo smaczne, muszę powiedzieć. To też zależy, jaką kiełbaskę masz. No ale to jest zasadniczo takie jedno z fajniejszych tych rzeczy. No i to się je. Dużo rodzin, jeżeli niektóre są takeaway, czyli jakieś tam na wynos restauracje otwarte, to w tego 25 wieczorem je się danie na wynos, czyli Chińczyka jakiegoś. Nie wiem, no takie właśnie danie na wynos. I 24 wieczorem, i na przykład 25, jeżeli jest to otwarte, to ludzie jedzą takie rzeczy. I to tak naprawdę już po świętach. My mamy właśnie ten drugi dzień świąt, czyli oni zaczynają tą całą atmosferę świąteczną od listopada, po czym tak naprawdę te całe święta to jest 25, a my zaczynamy trochę później i mamy 24 Wigilię, 25 mamy pierwszy dzień świąt i 26 też mamy ten drugi dzień świąt, gdzie się spędza go się z rodziną, może troszeczkę bardziej ludzie w moim wieku, ja pamiętam 26 było bardziej takie właśnie już do pubu ze znajomymi, spotkać się z, nie wiem, z chłopakiem czy dziewczyną. Jeżeli się nie jest na tyle jeszcze poważnie, że się spędza Wigilię razem. No a tutaj właśnie 26 nadchodzi i mało kto jest w domu 26, bo 26 jest Boxing Day, czyli dzień zakupów. Nieważne, że wypieprzyliście w mega kasę 20, przed 25, kupując prezenty świąteczne. Nie, jest 26 i jest Boxing Day. Więc jak ja się tutaj wprowadziłam i usłyszałam, że jest Boxing Day, no to ja się tak przez chwilę zastanawiałam, czy oni się boksują? W
sensie takim boksują? No bo to Boxing Day. Nie rozumiałam w ogóle, czym jest Boxing Day. Jak mi ktoś powiedział, może się spotkamy w Boxing Day, pójdziemy razem na zakupy. No więc Boxing Day, ja nie pamiętam dokładnie skąd jest ta tradycja, ale to jest chyba właśnie z czasów królowej Elżbiety, może się całkowicie mylę, no w każdym razie z tej epoki królów, że tak powiem. Kiedy to 26 albo się rozbijało te pudełka, że przed świętami się kwestowało, bogaci kwestowali pieniądze do pudełka na biednych i 26 te pudełka były rozbijane. I wtedy były dawane pieniądze, czy cokolwiek tam było zebrane dla biednych, dla służby i tam i tym podobnych. Albo pochodzi ta tradycja stamtąd, że właśnie 26 no, obdarowywało się tych biedniejszych. Coś w tym stylu. No i w każdym razie boxing pochodzi od pudełka, nie od boxingu. No i tutaj Boxing Day to jest właśnie dzień, w którym się zaczynają wyprzedaże, mega wyprzedaże i 26, tak jak mówię, nikt nie siedzi w domu, tylko idzie na zakupy. Jeżeli się miało szczęście, dostało się w prezencie vouchery do sklepów, czy pieniądze, to super się ludzie mega cieszą, bo spłukali się na prezenty dla innych, a teraz mają kasę, żeby sobie coś kupić. Wyprzedaże są rzeczywiście dosyć przyjemne. Ja z moim mężem, zdarza się tak, że nie kupujemy sobie prezentów świątecznych na 24, tylko czekamy do Boxing Day i kupujemy to wtedy dużo taniej. Więc jak na przykład ja chciałam raz kolczyki Gucciego 2-3 lata temu, no to ich nie dostałam 24, powiedziałam do niego poczekajmy, może będą przecenione na Boxing Day, no i było, nie było jakoś mega, mega przecena, bo takie właśnie firmy jak Gucci się jakoś mega nie redukują, aczkolwiek no te kilkadziesiąt funtów da się odczuć, tak? Tak samo chciał on 2 lata temu chyba tableta i kosztował on 50 funtów mniej 26. Owszem, nie jest to super, kiedy nie ma prezentu pod choinką, ale z drugiej strony jest to tak, że 26 możesz sobie kupić 3 razy więcej rzeczy. A więc nie wiem jeszcze, co robimy w tym roku. Czy kupimy sobie prezenty przed świętami, czy kupimy je w Boxing Day. W każdym bądź razie jest to bardzo fajne. Wiem, że w Polsce teraz też już się zaczynają te poświąteczne wyprzedaże, ale chyba nie 26 jeszcze. I to jest właśnie jedna fajna rzecz, takie wyprzedaże. Co jeszcze się tak, że tak powiem, wiąże ze świętami? Bo tak naprawdę ten Boxing Day to jest ten dzień zakupów. Wieczorem większość ludzi idzie gdzieś tam, nie wiem, właśnie wtedy spotyka się ze znajomymi, idzie do pubu. Co jeszcze takiego świątecznego? Powiedziałam o jedzeniu. Secret Santa. W Polsce, nie wiem, czy też już się to teraz robi. Mikołajki. Takie w sensie, a chyba nie, chyba to w Polsce też się robiło, że pamiętam, że jak byłam w szkole, że się losowało imiona i się komuś tam kupowało jakieś do 10 zł drobiazg czy coś tam. No to też się w sumie robi, czyli Secret Santa, zwykle właśnie w biurach, że umawia się, że wydajemy na przykład 10 funtów i kupuje się, czy losuje się czyjeś imię i kupuje się prezent. Jeżeli się zna osobę, to super, można jej kupić coś, co naprawdę chce, jeżeli nie, to ląduje ktoś z zestawem świeczek, kremów i tym podobny. Aha, jeszcze nie wspomniałam o jednej, właśnie wspomniałam niejako, ale nie tak do końca, o jednej, że tak powiem, jedzeniowej tradycji. Jest takie ciastko, które się je przed świętami, jest w sklepach, jest już miesiąc przed świętami i poza tym okresem świątecznym jego w sklepach nie ma. Jest się przed świętami i tam jest właśnie w święta, tak to się nazywa mince pie, czyli jakby mielone ciastko. I to jest takie ciastko, no dosyć, ja ich nie znoszę, ja może jadłam raz w życiu, bo ich po prostu nie lubię. Ono jest na takim kruchym cieście i to jest właśnie takie, ma taki kształt trochę jak tarta, mini tarta. I w środku jest wyładowane owocami, orzechami,
takim właśnie miksem świątecznym coś. Pewne rzeczy niektórzy u nas ci tam wrzucają, nie wiem, do makowca, czyli masz rodzynki, masz jakieś właśnie tą skórkę z pomarańcza, masz orzechy i to jest chyba właśnie też z jakimś alkoholem czy coś. I ma też właśnie wieczko takie z ciasta. Jest to ohydne, moim zdaniem nie ma żadnego smaku, oni się tym zażerają. Znaczy to takie też trochę ćwiku schrzane. Niektórzy się zażerają, niektórzy bardzo nie lubią, ale wszędzie właśnie w sklepach są te mint spice i wszyscy: o Boże, już widzieliście w Marksie, są w supermarkecie, już są mint spice. No, głupie, nie? No, więc to takie właśnie ciastko, które nie robi na mnie żadnego wrażenia, a moje koleżanki z pracy się nim zażerają. I tyle. To takie właśnie moje dziwne rzeczy, którymi się polskie święta różnią od angielskich. Ja wiem, że o wszystkich nie wspomniałam. Niektórzy z Was już o niektórych słyszeli, niektóre Was zdziwią, inne wcale. Może niektórzy już z Was zaadoptowali je. Czy uważam, że polskie święta są lepsze od angielskich? 100 000% tak. Dlaczego? Raz, że mamy te 24, 5 i 6 tak naprawdę świętowania. To, że są bardziej rodzinne. No tutaj tak naprawdę... My w Polsce, nawet jeżeli się ze swoją rodziną nie przepada, to chociaż w te święta się siada przy tym stole i próbuje się żyć w zgodzie i miło ze sobą być. A tutaj jest tak, że się rodzina na przykład nawet święta nie widzi, chociaż mieszka w jednym mieście. Taki nie fun fact, taki smutny fakt, to jak ja pracowałam jako opiekunka, a później też w biurze, to my mieliśmy klientów, ja to mówię o 80-90-letnich babciach i dziadkach, którzy wychowali swoje rodziny, swoje dzieci, swoje wnuki. I w święta nie ma kto do nich przyjść z obiadem. Już nie mówię, żeby ich zabrać do domu, do siebie, ale nie ma kto do nich przyjechać na godzinę, żeby im przynieść ten obiad. My jako opiekunowie, ja nie gotowałam, bo ja nie gotuję tradycyjnego angielskiego obiadu świątecznego, ponieważ ani ja, ani mój mąż takich rzeczy nie lubi. Ja gotuję polskie potrawy wigilijne i kilka nigeryjskich. Ale ja kupowałam z supermarketu za swoje pieniądze, swoim niektórym klientom, te właśnie świąteczne obiady. I potem jak przychodziłam, bo ja w święta zwykle pracowałam, bo raz, że jest podwójna kasa, a dwa, jeżeli się siedzi w domu samemu w święta, a można pójść do pracy i komuś poprawić humor, że są sami w święta, to ja szłam do pracy. Mój mąż zwykle w święta pracuje, ale ja się przez tego bardzo cieszę, bo tak, jestem 24-25 w domu sama, ale potem dostaję mega fajny prezent na Boxing Day, bo mój mąż zarobił dużo więcej kasy. Czy mnie to jakoś bardzo boli? Nie, absolutnie nie. Ja od kiedy wyjechałam z Polski, jakoś święta mnie nie kręcą, nie rajcują jakoś mega. W zeszłym roku pojechałam do Polski, było super, było bardzo tradycyjnie, tak jak po prostu jest zawsze w Polsce. Poprzednio byłam chyba z 8 lat temu na święta i pewnie przez następne 3-4 znowu nie pojadę. Święta, tak, uwielbiam tą całą atmosferę, uwielbiam choinki i to wszystko, no ale spędzanie ich nie ze swoją rodziną, a i spędzanie ich z kimś, kto jest z innej kultury tak naprawdę, że w Nigerii też się spędza te święta inaczej. No jakoś mega na mnie wrażenia nie robią, dlatego ja wolałam pójść do pracy i jakaś babcia, która się uśmiechała, bo przyniosłam jej pieczone ziemniaki i kawałek mięsa z supermarketu, gdzie jej własne dzieci i wnuki nie mogli się na to zebrać. O, to jest długa historia, jak Anglicy nie mają, że tak powiem, rodzinnych wartości, to na inny filmik. Ale właśnie nie zapomnę nigdy historii takiej pani, którą się opiekowałam i... Dwa dni przed świętami jej córka była i przywiozła prezent i powiedziała do mnie: jeśli będziesz w święta 25 u mamy, będziesz? Ja mówię: tak, to nie zapomnij dać jej prezentu, przypomnieć jej, że jest od nas, żeby otworzyła sobie. A ja mówię: ale to nie przyjedziecie do mamy na święta? Nie, bo mamy, u nas będzie cała rodzina, 20 osób, taka wielka kolacja, znaczy obiad ten świąteczny. Nie będziemy mieli czasu być u mamy. I ja mówię: to u ciebie jest to przyjęcie, na 20 osób to mamy do siebie nie weźmiecie, nawet na kilka godzin. Nie, bo mama musi komoda, jak się w polsku nazywać? Wiecie, jak niektórzy starsi ludzie mają, że nie mogą pójść do toalety i mają taką właśnie,
jakby toaletę koło łóżka, że jest krzesło i tam taki jakby niby nocnik pod spodem. W każdym bądź razie ta pani nie mogła pójść do toalety i musiałaby użyć właśnie tego nocnika. No i ta córka mówi, że nie, mama nie może, bo mama musi mieć komodę i nie będzie miał jej kto. I to będzie niekomfortowe dla moich gości, żeby w salonie stała ta komoda. No to nie po polsku na pewno nie jest komoda, bo komoda to jest szafka po polsku. W każdym razie w angielskim to samo słowo na dwie rzeczy. W każdym razie ten nocnik, jakby to nazwać, nie mógłby tam stać i przeszkadzałby moim gościom. I ja mówię, okej. Ja mówię, ona może przejść tak z 20 kroków, to może postawilibyście w drugim pokoju czy coś, ktoś by jej pomógł. Ona ma też wózek, więc moglibyście ją na wózek wsadzić, wziąć do tego drugiego pokoju, żeby się załatwiła. A ona do mnie, a czy ty mogłabyś przyjść do mojego domu wtedy na popołudniową wizytę? Nie do jej domu? I ja mówię, czemu? No bo jeżeli mama będzie u nas i będzie musiała iść do toalety, ktoś będzie musiał tą toaletę opróżnić. I to było dla mnie podsumowanie tego, jakie są wartości rodzinne w tym kraju, tego, o czym są święta w tym kraju, że twoja mama nie może przyjść do ciebie do domu, bo musi korzystać z nocnika, a 20 znajomych i rodzina będzie siedzieć przy stole, kiedy 90 tam czy 80-letnia staruszka będzie siedzieć w domu sama. To tak. W gwoli podsumowania, różnica między polskimi świętami a angielskimi. U nas ściąga się babcię, dziadka w pampersie czy w czymkolwiek, żeby tylko z rodziną na godzinę czy pół usiedli. Znam rodziny, w których rodzina, przez to, że babcia czy dziadek są przykuci do łóżka, to siedzi przez 2 czy 3 godziny przy tym łóżku, je z talerzyków, byle ta osoba się poczuła, partią rodziny. A tutaj zostawia się mamy w domu. To tak, takie Happy Christmas. To w ramach, myślę, mojej przyszłej serii głupie rzeczy w Anglii, z którymi się nigdy nie pogodzę. To tak, to różnice między angielskimi a polskimi świętami. Jeżeli chcielibyście wiedzieć coś na różne inne tematy, jakiekolwiek życiowe, jak to wygląda tu, a w Polsce, dajcie znać. Myślę, że to będzie fajna kolejna seria na ten kanał. Dzięki, pa!